zwykle nie wierzyłem w bajki. Może to dlatego nie potrafiłem uwierzyć też w to, że totem ześle nas tak wielkie nieszczęście. Ktoś o imieniu Herobrine przyszedł na nasz świat. Do teraz nie wiemy, jakie są jego motywy oraz do czego jeszcze się posunie. Lecz na ten moment wiemy jedno. Dealer wpadł na pomysł zrobienia golemów, łudząc się, że golemy nam pomogą. Jednak według mnie mamy do czynienia z czymś więcej niż zwykłym intruzem. Dealer coś długo nie wraca z tej kopalni. Muszę sprawdzić, co się z nim stało. Nawet się czułem bezpieczniej. O, nadal się czuję bezpiecznie, że te golemy tutaj są. Nie wiem, może one coś zmienią, chociaż... Czy... No nie wiem, muszę mieć taką nadzieję. Nie zostało mi nic innego, jak po prostu w to wierzyć. O, ta kopalnia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało tam. Ale dobra. Schodzimy. O, te grzyby. Zaraz, czy ja coś słyszę? Co jest? Co jest tu? To dealer? 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 Oh, dealer? Darkness. Dealer, co super. Jest? Nie! Coś słyszałem? Mam żelazo. Czy jest okej? Okay? Masz żelazo? Tak. O! Trzymaj. To dobrze, trzymaj. Wystarczająco? Zrób, co potrzebujesz. Okej, okay, a słuchaj, a... Ja? Ale to czekaj, to ty będziesz robił, trzymaj to, nie chcę tego dobra, robić. Dobra. To był twój okay. pomysł, ty dokańczasz, tak. Się tutaj stresuję, bo nie przychodzisz, ja schodzę na dół, ty tutaj dalej siedzisz, co jest? Myślisz, że te golemy to jest dobry pomysł? No, sam się tym zastanawiałem, szczerze mówiąc, czy to cokolwiek da, ale chyba nie mamy jakby nic innego bardziej, wiesz, pewnego, co by mogło nas uratować, jakkolwiek. Dobra, okej. Okay. To jest prawie jakiś poziom zabezpieczeń, jak dla mnie? Nie wiem, może się nie znam. Może się nie znasz. Stary, w takim razie dobra. Zróbmy te golemy. Dobra, to ile nam stało golemów w takim razie do zrobienia? I na ile mamy w ogóle składników, co? Pomyślmy, no mam 1,5 staka żelaza i 2 bloki. Starczy okay. jeszcze na golema. No dobra, to czekaj, idziemy tutaj od razu do kowala? Może? Tak. Okej, okay. Powiedz mi, Doknes, w takim razie... O, pogoda. Pogoda, o, faktycznie, poprawiło się, o, nice. A masz dynie na przykład jeszcze? Bo wiesz, dynie też są jakby ważne w tym wszystkim. Tak, mam dynie. Dobra. Słuchaj, to ja postawię tu crafting może i zrobię te bloki. No dobra, powiem ci, że faktycznie pogoda się polepszyła, no trochę jest jakby lżej. Tak. Dobra, słuchaj. 2 golemy. Gdzie kładziemy? 2 golemy. W centrum? Dobra, nigdy nie za mało. Za wiele. Nie. To dealer, ale czekaj, co ty robisz? Przecież ty nie w tamtą stronę. Co jest z tobą? Nie, które centrum? No, przepraszam, nie, jakiś jestem rozkojarzony. Ja właśnie... Słuchaj, ty je postaw. Czemu ja je mam postawić? Nie, po prostu jakoś... Chciałbym, żeby to były twoje golemy. Moje golemy? Ale ja mam jednego swojego, ty też masz jednego swojego, a one są wspólne i tak. Dobra, tak, wspólne. Postawisz się? Wiesz co? Dziwnie jesteś niepokojący, dealer? Chyba, znaczy może mi się wydaje, bo... Nie, wszystko co? Jest jakby, wiesz, niepokoj... Po prostu mam lepszy humor, wiesz, pogoda się poprawiła. Okej. Okay. No, dobrze. Jakby, ja rozumiem w sumie, że nie jest łatwo. Nie. Bo nie. Mi też jakby nie jest, ale... A! Znowu one! Mi też nie jest łatwo, ale... Tak. Ale coś... Czyś nie dobra, słuchaj, postawmy te golemy. Może tutaj przy domku będziesz mieć 2 golemy, okej? Okay? Pod twoim domkiem. Ale ty nie chcesz jednego? Tak? Jak już tak lecimy? Możemy jeszcze jednego do mnie. Tak, ale wiesz, no po drodze, a może tam przy temie, okej. Okay. No to postaw go tutaj. Przy totemie jednego? Myślisz, żeby to temu pilnował? Nie, będzie to temu pilnował. Po co pilnować to temu? Ja tak tutaj nic, jak go ktoś ukradnie, to będzie dobrze. Jak ukradnie? Kto ma go ukraść? No nie wiem, słuchaj, złodzieje takie rzeczy kradną. Okej? Okay? Tak. No, dobra, wkładę tą dynię, robię tego Iron Golema. Teraz trzeba mu tylko wyryć oczy i jest najsej, nie? Jakiś sam ten golem jest. Gdzie jest reszta? Reszta? No gdzieś tutaj chodził, bo on tutaj patroluje.
A więc dawaj, ja tej dorobię. Czyli jedno, dobra, w sumie to, wiesz co, nie. O, ja mówię, no ty masz tam jednego. O, ty jesteś no bliżej centrum. Ja tej po prostu dam, będą nas wspólnie strzegły. Dobra, dobra. To dobra? Jest dobry pomysł. Tak, tak, tak. Okej, dobra. Dwa golemy stawiam w centrum. Golema. Bezpiecznie. No i jest dużo. Dobrze. Słuchaj, mam resztę no. żelaza. Ja myślę, żebyś może to wziął. Okej, to... dobra. Może... Ej, a czemu nie masz na sobie zbroi? Ej, to jest dobre pytanie. Ej, ty też nie masz na sobie zbroi. Ej, a gdzie nasze... Gdzie jest moja siekiera? Gdzie jest mój miecz jakikolwiek? Dealer? Dobra, to się zrobiło dziwne, stary. Czy ty je zabrałeś? Dealer? Czy ty mnie wyciągnąłeś? Czemu... Ale jak mówiłem, ja przyszedłem, no to też nie byłeś bez tego. Już myślę, że się rozebrałeś w kopalni, a ja nawet nie zauważyłem. Nie, nie. Dlatego było zimno. Czekaj. Okej, okay, to jakby... Wiesz co, ja bym pomyślał, że ty... Biłeś? Ja też nie mam. Jakby jesteśmy... Czy te golemy? Nie, golemy nas dobra, rozebrały? Okay. Wiesz co, musieliśmy ci się zostawić. Może, wiesz, nie wysypiamy się. Mamy może problemy z pamięcią. Gdzie się zgubiliśmy? Musimy poszukać tego, tych zbrojek. Myślisz? Ale to nie. jest naprawdę... Ja nie przypominam sobie, żebym sięgał tą moją zbrojkę. No nie mogły wyparować. To wiesz, jest neteryt. No, wiesz to nie paruje. Co? Dobra, faktycznie, neteryt nie paruje. To jest argument. A to, wiesz co, a gdzie mogliśmy obydwoje sięgnąć zbrojki, to jest, słuchaj, to jest podejrzane. Na pewno tej zbrojki nigdzie nie odstawiliśmy, to jest niemożliwe. Okej, okay. Czy to jakoś chcesz połączyć z tym wszystkim, co się dzieje? Nie wiem, nie mamy zbrojek, słuchaj, nie mamy zbrojek, potem pójdziemy do domu, jeszcze sprawdzimy, chyba że... Słuchaj, ja mam pomysła. No. Może pójdźmy do ciebie do domu, przydalejmy plan, zobaczymy, czy ty masz jakieś rzeczy jeszcze w domu, jakieś, wiesz... Miecze, cokolwiek, okej? No słuchaj, coś tam będę miał, ale neterytowe to nie będzie. No dobra, ale cokolwiek, na razie, wiesz, musimy się... Stary, nie możemy się odsłaniać, nie możemy być ani dobra. Przez chwilę po prostu odsłonięci. Dawaj, okay, idziemy do okay, ciebie i musimy rację, to koniecznie rację. Sprawdzić. A, dobra. Ale w ogóle, ej, dealer! Twoje... Tak? Twój miód. O mój Boże, on już się wylewa! On już się wylewa, stary. Strasznie się wylewa! Co się stało? Nie! Pszczoła! Pszczoła! Zabiłem pszczołę! O nie, wkurzyłeś się! Ona leci na mnie! Tak, dealer! Dogus, dealer! Uważaj! Uważaj, dealer, pomocy! Ona o leci mój na Boże, mnie, ta pszczoła! Zapomniałem tym postawić! Zapomniałem dawaj, tym szybko. Postawić! Co możemy zrobić? Do wody! Do wody! O nie! Pszczoła! A nie! Nie, o. Dobrze, okej! Okay. Patrz! Już mnie przeszło, w wodzie. Już nas nie atakuje. Już nie chcę nas, wiesz, dziabać. Okej, okay, jedno straciliśmy, stary. Będziesz je rozmnożyć potem. O, to ty tak wyjmujesz nożyczkami miód? No tak, tylko że zawsze trzeba pamiętać o dymie. Idź człowieku po butelkę jak człowiek do domu, normalnie. Dobra, chciałem plastry, stary, no. Dobra, słuchaj, im się tam przelewa. Przelewa się, im się tam przelewa. Idź do tego domu, nie wyjmuj tego nożyczkami, dealer. Nie rób tak, nie bądź taki. Słuchaj, ja nie mam pszczół, a ja cię będę uczył, jak to się ma robić. Tak, stary, ja wiem, jak się zajmować pszczołami, po prostu stres, okej? Okay? Stres. Stres. No on nie powie, że to dziwne, że mam teraz stres. Właśnie nam zniknęły okay, zbroje. Dobra, nieważne, może ja trzymaj. Też... Trzymaj. Panie niepoczyny. Profesjonalisto, proszę bardzo, zbierz ja mi. Mam ci ten miód zebrać? No, panie profesjonalisto. No, nie mam nic lepszego do roboty w tym momencie niż zbieranie miodu dla ciebie. No ale dobra, nie, czekaj. No to ty marudzisz, że im się przelewa miód. Dobra, biorę... O nie! No widzisz? One są agresywne! Panie profesjonalisto! One są agresywne! Dobra, trzymaj panie tą butelkę! Trzymaj tą butelkę! Ja biorę od razu, biorę drugą! Dobra, mam drugą butelkę! Do domu, dealer! Szybko! Chodź! Zaraz dziabnie! Nie! Zamknij te drzwi! Dealer! Nie otworzy tych drzwi, nie ma szans, bo tam jest ta pszczoła, ona... Dealer! Wpuść mnie szybko! No, chodź tu szybko, zamykamy. Co ty robisz, człowieku? Okej. Okay. Prawie zawału dostałem, że zniknąłeś tak z nienacka, nie rób tak, dealer! No, co nie rób tak, dealer? Chciałeś, żeby mi pszczoła ukusiła? Kusiła. No właśnie, chyba nie. Okej. Okay. Okej, okay, to naprawdę intrygujące. Ale naprawdę, wiesz co, nie wiem, jakby... Nie mam pojęcia, twoje pszczoły są jakieś takie... Pszczoły jakby to są takie jakie? Agresywne są strasznie, chciałem powiedzieć. Agresywne, bo im dymu nie rozstawiłeś, no. Panie profesjonalisto pszczelarzu, ty. Okej, okay, teraz rozmnożyć te pszczółki, trzymaj. Okej.
God damn it. No i powiedz, dealer, na co mi te kwiatki twoje, co? No, rozmnóż mi pszczółki, Doknes. Dziabnęły nas. Ja, ale myślę, że się znam na kwiatkarstwie. Dobra, Doknes, to ja je tutaj... Ja je zachęcę do rozmnażania. Jakby... Okej. Ty kwiatkami tak zachęcasz? No, kwiatkami, ale one chcą wyjść. Okej, wyjdą to... O nie. No i super. Znowu. Pogoda się totalnie zepsuła. Znowu, bo dzienna pogoda. Dealer, a gdzie jest twój Iron Golem? Jakiej? Iron Golem! Gdzie jest twój Iron Golem? Przecież on został żeby chwilą, tylko mi się wydawało, nie? Ej, nie, linka stary pęknęła. Popatrz. Faktycznie, ale została lina. Ej, co? Ej, gdzie jest ten twój Iron Golem? Zniknął. A to gdzie on jest? Gdzie musi być? Geniu! Geniu, tak go nazwałeś? Geniu? Ta, dobra, nie pytaj. Dobra, no chodź. Trzeba było. Rozejrzyjmy się. Co się mogło z nim stać? Zerwał się z liny? Nie, czekaj. Ej, nie ma żadnego golema. Ej, faktycznie nie widzę Ej, myśmy tutaj nowe postawili. Dobra, to jest dziwne. Chwilą to miasto było wypełnione golemami. Dealer, ale ty jest wysiane siano. Wysiane siano tu jest. Wysiane siano? Nie ma siana. Gdzie jest siano? I wydeptane. Wszystko zniknęło. O mój Boże, spójrz stary na dół. Rzeczywiście. Nie ma nic. Totalnie. O nie. Ej, dobra, to się... Czy czeka nas śmierć głodowa? Stary, czy to zapomniane? Czy to... Myślisz, że on... Herobrine? Czy on pozbył się naszych golemów i jeszcze naszych zapasów żywności? Dobra, to jest dziwne, Doknes, bo pamiętaj, on wykorzystuje nasze słabości, czy on... Czy jedzenie jest naszą słabością? No może twoją, stary? Trochę? No, przeanalizujmy to jeszcze raz. Dobra, straciliśmy nasze zbroje, nasze właśnie miecze. Dobra, miecze, stary, właśnie. Słuchaj. To on, musimy z nim się skontaktować. Czekaj, chodź do mnie, szybko, chodź do mnie, mam pomysł. Zobaczę, czy ja mam w skrzynce może jakąś broń, bo faktycznie broń nie mam, to wszystko, zapomniałem totalnie o tym. Okej, dobra, musimy się uzbroić, skierować tymi chłopcami. Dobra, tu jest siekiera, żelazna siekiera, chodź. Weź sobie. Żelazna siekiera, kurczę, no słaba ta broń, jak mam być szczery, no żelazna dobra, siekiera. Dobra, okej, lepsze niż cokolwiek. Ja mam łopatę, ty masz siekierę, no to no dobra. Ja są już łopatą, no dobra, ale... to co teraz? Wiesz co, nie, to idzie za grubo. Słuchaj, jeżeli my jego nie dopadniemy, to on dopadnie w końcu nas. Ja to czuję, wszystko się powoli coraz bardziej wali. Słuchaj, najpierw rambek, tak? Dobra, Doknes, mamy jeszcze te diamenty. Co? Podkradłem ci je. Jakiś czas temu. Okej. To może słuchaj mnie! Tą siekierę i netelitową z tego. Stary, jest... no, lepszy niż żelazna, tak? Dobra, to masz. Zrób sobie to. Ale co jeżeli to znowu zniknie, no? Herobrine stary rozwala nam rzeczy po prostu. Czyli nie ma sensu się zbroić, jednym słowem. W ogóle nie ma sensu. Dobra, ale musisz próbować. Jakie mamy alternatywy? Alternatywy? No, musimy go zniszczyć, zanim on zniszczy nas. Zacznijmy od czegoś prostego, na przykład... zniszczmy jego totem! No nie możemy rozwalić jego totemu, stary. Próbowaliśmy! Kilofem neterytowym, który ale też wiesz, mi zniknął, jeszcze nie próbowaliśmy? No. Też mi zniknął kilof neterytowy, Doknes. Wiesz, czym jeszcze nie próbowaliśmy? Czego a co jeżeli TNT, użyć TNT, wysadzić jego totem? To jest myśl, Doknes. To jest myśl! Wiem, gdzie jest TNT, chodź! Dobra. W tej skrzynce, gdzie było żelazo, był trotyl. Był trotyl? Okej. Okej. Ej, ale w sumie faktycznie, kojarzy mi się, że mieliśmy faktycznie TNT. Ale ono było... Robi się dziwnie przez tą pogodę, chodź. Robi się bardzo dziwnie, w ogóle przez chwilę było dobrze, nie? I nagle zniknęły golemy. Zaczęła się ta pogoda. Wszystko... Znowu się rujnuje. Ej, nie, tu jest jeszcze więcej tego starego. Jeszcze trotylu. Więcej? Weź to. Dobra, bierzemy trzy. Dobra, masz zapalniczkę? Byłam się w domku. Skoczę po drodze. Ty idź pod totem, zaraz cię widzimy. Myślisz, że mam iść pod totem? Tak, idź pod totem, podstać ten trotyl, ja zaraz przyjdę z zapalniczką. Widziałem cię w skrzynce. Dobra, to idę pod totem. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dealer. Co? Żeby się rozdzielać? No.
Dobra, okej, chodź, chodź ze mną. No, całe szczęście, bo już się wystraszyłem, że się rozdzielimy i znikniesz gdzieś po prostu za rogiem, tak jak zbrojki, tak jak golemy. Po prostu musimy się trzymać, musimy się trzymać razem. Musimy się trzymać razem. Dobra, przede wszystkim. Tutaj, mam. Jest, zapalniczka, no. Tak, mam. Czyli co, idziemy do niego i robimy po prostu bum. Tak, po prostu. Wjazd na rejon, całkowity. Zrobimy to, czego on się nie spodziewa, stary. Zaatakujemy pierwsi. Zaatakujemy pierwsi. A no tak jeszcze nie próbowaliśmy dynamitem. Tak, to prawda. Jakby w tej księdze nie było nic zapisane, żeby to było odporne na wszystko, ten totem. Spójrz, jak no, się pali. W sumie. O nie. Nie doknę. Stój. Nie wiem, czy chcę do tego podchodzić. Słyszysz to? No słyszę, ale wiesz co? Ja... Nie chcę do tego podchodzić. Ty to podpal. Ja mam to podpalić, ty postawiłeś to, Okej, ty podpalić to ja podpalam dynamit. Tylko dlatego, że mi kazałeś. Stary, no. Teraz musimy tylko uważać, żeby przypadkiem jeszcze groburamka nie... Aj, to jest trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Dobra, słuchaj. Co tu się stało? Spójrz. Co się stało? Róża uschła. Jak to róża? Ej, faktycznie. O Boże, dobra. Ja... Co jest? Ona jest czarna, kościół. To jest lidera. O nie. Dobra, rozwal ten totem! Rozwalmy go raz na zawsze! Mam teraz go wysadzać w tym momencie? Teraz go wysadź! Dobra! Stawiam TNT! Stawiam 4 TNT! Nie mam 4, mam 3! Masz 3, dobra! Ale słuchaj, jak to nie zadziała, to już nic nie zadziała. Już to jest. Zobacz, jakie to jest duże! Człowieku! Dobra, odsuń się! To nie jest moja fajerwerka! Dobra, wysadzam to. Mam to naprawdę podpalić, tak? Tak, podpal to, ale uciekaj, bo się stanie też coś krzywda. Jeżeli to wybuchnie. Ej, mordo! No. Wiesz co, bo mam przy sobie blok redstone'a. Nie, słuchaj... nie dajemy tu blok redstone'a. Pamiętam, że z blok redstone'a to w ogóle robiliśmy? Nie, stary, chodzi o co innego, zobacz. Zmienię to w proszek, zróbmy coś takiego, żebyś się podpalał tego, tylko... Dobra, dawaj, dociągniemy to w takim wypadku. Tak. O, tak będzie bezpieczniej może, faktycznie. Dobra, czekaj, sikierki nie mam. No dobra, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że ułożenie tych TNT, no dobra, może jeszcze to dosunę tylko tutaj, okay. Tutaj bliżej dosunę może? Nie wiem. Chodź do knes. Jest? Ty wszystko gotowe? Ja mam to Lepiej nie dotykajmy zapalniczki, po prostu zróbmy to z odległości. Dobra. No ja się chowam za drzewo, odpal to i chodź do mnie. Ej, ty cykorze, jesteś ciążonym cykorem przecież. No dziwisz się, dajesz, chodź szybko. Dobra. Odpal to i nie myśl o tym, nie myśl odpalam, o tym. Odpalam. Chodź tu. Odsuwam się. Patrzę na to. Wybuchło! Okay. Nie! Wybuchło? Nie! Jak to jest? Czalny do knes. Wszystko się rozwaliło dookoła, a to... Co jest? Skała, to nie... Czysta? W ogóle... Skała. Bedrock! Bedrock? Bedrock do knes! Jak to jest wysokość? To nie jest... Dawaj, odkopmy ten jeden blok. Co się nie tu dzieje? Nie mam kilofu, stary. Nie mam kilofu, no rozwalił mi się, zniknął. Ręką może... Mam łopatę, mogę rozkopać po ziemię. Dawaj, rozkopuj ziemię. Jeszcze jedno TNT zostało. Dobra, wybucham je. Dobra. Teraz już normalnie, bo nie ma się chyba czego bać. Dobra, tak, podpalam, odsuń uciekam. Odsuń się, uważaj. Uciekam. I... Nic, totalnie nic. Tutaj nic nie działa w ogóle, dealer. Nie wysadzimy tego tak samo. Ej. Co jest? Co jest? To jest dziura jakaś. Masz pochodnie? Tak, mam. Dobra, ja tutaj powyrzucam to wszystko, ile rzeczy w ogóle. Dobra. Bardzo dziwne to knes. Wiesz co, to nie wygląda jakbym chciał tam wchodzić, tyle ci powiem. Boże, to knes, bardzo wszystko zarośnięte. To jest tak zarośnięte, że jak my tam wejdziemy, to już tam to przecież nie wyjdziemy. Czekaj, wrzuć tam pochodnie? Wrzuć tam pochodnie. Okej. Utknęła w pajęczynie, doktor. W pajęczynie. Musimy pajęczyny się pozbyć. Ale nie mamy miecze, traciliśmy miecze. Czekaj, ty ja mam pomysł. Ja miałem żelazo w domu. Dobra, leć. Lećmy razem. Nie ma jak się rozdzielać, nie ma po co. Nie możemy się rozdzielać. To się zawsze kończy, Doknes. Teraz przynajmniej, jakby, nie wiem. No to teraz co powinniśmy zrobić? Jak TNT nawet tego nie tyka. Musimy do knes zejść na dół. Myślisz, że idziemy do tej dziury, ale w ogóle ta dziura to jest najtrudniejsze, co chyba widziałem. Ona jest tak gęsta. Nie wiadomo, co tam jest w ogóle w środku. Totalnie. Okej, poczekaj, stary, poczekaj. Zabrzmi jak szaleniec, ale mam pewien pomysł. Masz pewien pomysł?
Tak, posłuchaj mnie. Wiem, że to zabrzmi bardzo źle na początku, ale chcę, żebyś mi wysłuchał do końca. No. Doknes, może powinniśmy zrobić to na spokojnie? Jeżeli... Może on nie chce źle, Herobrine. Może powinniśmy z nim spróbować... Słuchaj! Okej, to jest. Słuchaj! Tu stał Rambek jeszcze ostatnio! Wiem, że jesteś zły, Doknes, ale co jeżeli... On... Nie. Nie wiem, jest skrzywdzony, on to robi nie, gadasz głupoty, słuchaj! Doknes, musimy uważać, okej? Okay? Spróbujmy... Idę po te nożyczki. Na spokojnie. Zrobię nożyczki. Dobra, mam nożyczki, stary. Masz? Mam. Aha, dobra, to ja odłożę w takim razie to żelazo. Kompletnie, w ogóle jestem nieprzytomny, doktor, przepraszam cię. Ale czekaj, zrób sobie miecz! No stary, ale zrób ten miecz, on przecież cały czas znika, wszystko znika. Okay. Dobra, ale spokojnie. Jesteśmy bez broni totalnie, nie możemy tego w ten sposób rozgrywać. Słuchaj, a gdybyśmy mieli przy sobie miecze, okej, okay, byli przygotowani na walkę, byli gotowi, żeby po prostu zaatakować, ale nie mówili tego na głos, Doknes. Pamiętaj, on nas obserwuje, on nas słucha. Myślisz? Okej, okay. Jeżeli tam wejdziemy do środka, zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli tylko pogadać. Jakbyśmy chcieli dobrze, okej, okay, pogadać się. Stary, może w ten sposób on... Myślisz, że on tam będzie w środku? Zaufa. Nie wiem, gdzie może być. Słuchaj, może być wszędzie! Wiem, że może być wszędzie, Doknes. Może być tutaj, ale... za oknem równie dobrze, w każdym momencie. Okay. Ale teraz najpewniej nas nie słyszy, Doknes, bo jesteśmy tutaj zamknięci. Tak? Jesteśmy? Nie! Nie jesteśmy zamknięci! Okay. Teraz jesteśmy zamknięci, Doknes. I słuchaj, musimy być ostrożni. Musimy być mądrzejsi niż on. On jest sprytny, Doknes, to już wiemy. Dobra. Dlatego też, Doknes, miej przy sobie miecz. A masz patyki? Mam patyki, mam drewno, okej? Okay. Rzuć mi żelazo. Rzucam ci żelazo. Mam swoje, okej, okay, no to dobra. Już któryś raz wyjmuję to żelazo z mojej skrzynki. Zostaw w końcu moje zapasy! Dobra, spokojnie. Doknes, trzymaj miecz. Ja mam swój, ale go schowaj. Okay, mam go schować? Tak. Schowaj go. Dobra, schowam go. I nie mów o tym na głos, że go masz. Dobra? Dobra. Nie będę. Chodźmy. Idziemy. Weźmy jego różę. Może to go, wiesz, jakoś przekona. Niech będzie. A to teraz zostało nam... Nie możemy się z nim przymierzyć, ale możemy go nabrać, okej? Okay? Może dać mu iluzję. Wiesz co, ja mam powoli nadzieję, że to, co znaleźliśmy tam, to tylko zwykły przypadek. Że to nie ma nic z nim związanego, rozumiesz? Doknes, o czym ty mówisz? Jaki przypadek, Doknes? To jest jego totem. To, co się znajduje dookoła. Dobra, już... powinno tam być. Już musi być jego. Już rozumiem. Czyli co? Masz te nożyczki? Mam nożyczki. Trzymaj. Ty rozkopuj. Ja nie będę się tym babrał. Tak. To rozkopuj. Dawaj. Herobrine! Po kolei. Herobrine, przychodzimy do ciebie. Okay. Chcemy porozmawiać. Ale co, jeżeli go nie ma? Dobra, boję się, klaustrofobia mnie zjada. Idź tam szybciej! Pilnuj pleców, Doknes. Idź tam szybciej, bo to szybko zarasta jakoś. Dobrze. Herobrine! Hero? Jesteś tutaj? Tu, Jerry Doknes! Tam się coś świeci. Doknes. Zobacz to. Tak, coś tam jest. Zobacz. Czy tam coś jest? Czy to tylko lawa? Jesteś tu, Hero? Doknes. To jest chyba jego kryjówka.